Cześć, witam wszystkich na kanale Full Control. O czym dziś? A więc dziś porozmawiamy o termicie, o tym, jak tą klasą grać, o tym, jaki typ gracza powinien tą klasę wybierać, o jego broniach i wielu, wielu innych aspektach jego gry. Ale zanim o tym opowiem, chciałbym wam pokazać ciekawy spot na mapie Baza Hereford. Jak wszyscy wiecie, na grach rankingowych obrońcy w 90% przypadkach wybierają punkt na dole albo któryś z punktów na parterze i wysyłają jednego ze swoich roamerów, aby pilnował czerwonego kontenera. Obrońca ten najprawdopodobniej zabarykaduje ścianę, no i staje się ciężkim celem do wyjęcia. Ale jak widzicie tutaj na klipie, jeżeli jesteście atakującym i zbliżycie się do prawej bądź lewej krawędzi zabarykadowanej ściany, uderzycie bronią, pojawia wam się taka oto szparka, dzięki której tak naprawdę widzicie wszystko, co dzieje się w środku. Trochę dobrego info, tak jak widać tutaj. Szybka piłka i obrońcy nie ma. Mam nadzieję, że ten spot da wam mnóstwo chwili na meczach casualowych czy rankingowych, a ja przesunę się do Termita, więc Termit jest to atakującym operatorem SWAT o średnim opancerzeniu, średniej mobilności, co jest wręcz stworzone do stylu gry, jaki będziemy chcieli wybrać w tej klasie. Stylu gry opierającego się na spokojnej grze asekuracyjnej, ale o tym opowiem troszkę później. Co do jego loadoutu, a więc Termite oferuje nam shotguna M10-14, świetny shotgun, bardzo dobry do agresywnej gry, zwłaszcza w małych pomieszczeniach, ale to nie jest broń, którą ja bym wybrał. Uważam, że Termite jako klasa sama w sobie jest w stanie dać nam coś więcej, coś zupełnie lepszego, a tym czymś jest karabin szturmowy 556XI, moim zdaniem najlepszy karabin w grze. Jest to broń o bardzo dużym damage'u. Jest to broń o nie za dużej szybkostrzelności, dzięki czemu ma też mały recoil. Jeżeli dołożymy do tego chwyt, kompensator bądź tłumik płomieni, mamy maszynkę do zabijania. A więc zdecydowaliśmy się na karabin szturmowy. Co dalej? Jaki optyk do tego wybrać? Mamy cztery opcje. Jest to Red Dot Sight, jest to Reflex, Holo i ACOG. Red Dot Sight z góry odrzucam, gdyż ma zbyt dużą ramę. Nie daje nam praktycznie żadnej przewagi w dłuższej wymianie, tak samo na średnim dystansie. Kiepsko widać to, co wychodzi do nas z boku, czyli na przykład szybki push na nas z pokoju. Red Dot Sight na pewno w tym nie pomaga. Reflex moim zdaniem jest najgorszym celownikiem w grze. Ramka cienka, ale kwadracik w środku bardzo mały. Do tego ten trójkąt, którym nawierzamy, jest ogromny. Jest praktycznie wielkości głowy naszego przeciwnika, więc no nie jest on celownikiem precyzyjnym. Zostają nam dwie opcje. Jest to celownik Holo i jest to ACOG. Holo, mimo swojej ogromnej ramy, jest świetnym celownikiem. Kwadrat w środku jest duży, kółeczko do namierzania jest bardzo przejrzyste. Świetny celownik to przede wszystkim wymian na krótkim dystansie. Lecz moim absolutnym faworytem, numerem 1, jest ACOG. Jest to celownik z podwójnym zoomem, co przy właściwościach broni Termita jest wręcz idealną kombinacją. Jak wiecie, na meczach rankingowych, zwłaszcza na meczach, na których ja gram, gdzie spotykamy wysokie rankingi typu Platyna 3, Diament, 75% graczy, jak nie więcej, gra na ACOG-ach. Dlaczego? Dlatego, że gra Rainbow Six tak jest skonstruowana, że headshot, nieważne jaką bronią go zrobicie, jest to jedna kula, kończy się zgonem. Dlatego, dlaczego sobie nie pomóc? Dlaczego nie wziąć czegoś, co daje ci lekkie powiększenie, daje ci swego rodzaju przewagę na wymianie na średnim i dłuższym dystansie? Czy jednak sprawa w kwestii ACOG-a? Wybierając go, musicie uzbroić się w ogromną cierpliwość. Mi zajęło w okolicach tygodnia czasu do przyzwyczajenia się. Każdy ruch wydaje wam się bardziej czuły. Szybciej ucieka w prawo bądź w lewo. Trochę też trudniej jest ten cel namierzyć, ale uwierzcie mi, w momencie, kiedy opanujecie tego ACOG-a, strasznie odczujecie różnicę. Będziecie wygrywali znacznie więcej pojedynków. Nie będziecie ginęli w głupich puszach i po prostu docenicie jego walory. W kwestii broni krótkiej oba pistolety są świetne, zarówno 5.7 jak i M45 robią doskonałą robotę, także to już tylko i wyłącznie wasze preferencje. Co do gadżetów, do wyboru breech charge i granat, no
Charger nie polecam, bo oprócz Was będzie jeszcze czterech innych operatorów atakujących i na pewno ktoś tego Bridge Charger będzie miał. Co do granatu, oprócz oczywistych rzeczy, których można z nim robić, czyli ogromny damage, który zadacie przeciwnikowi. Nawet na klipie przed chwilą mogliście zobaczyć, jak dwóch operatorów przeciwnika leży położonych tymże granatem. To granat w momencie, kiedy nie macie już Touchera czy Twitcha na polu bitwy, jest w stanie niszczyć skrzynki bandyta bądź też zakłócacze Muta. Granat, odpowiednio długo zagotowany w ręce, może świetnie spełniać funkcję Bridge Charge'a. A więc mamy Termita z 556X i na kogu do tego granaty, ale co dalej? Kto ma tego Termita wybrać? Uważam, że w każdym składzie Termita powinien wygrywać lider. Osoba odpowiedzialna za plan waszego ataku. Osoba grająca najostrożniej, najrozważniej. Osoba, która 10 razy wjedzie do pokoju dronem, zanim tam po prostu wejdzie. Dlaczego tak? Dlatego, że żaden skład atakujący nie może sobie pozwolić na utratę Termita. Termit bez dwóch stań jest najważniejszą klasą w ataku, dlatego że on dzięki swojej specjalnej umiejętności daje wam nowe warianty ataku, daje wam nowe flanki, pozwala wam zniszczyć umocnione włazy i dzięki temu jesteście w stanie ostrzeliwać swoich przeciwników z góry. To on swoim wysadzaniem umocnionych ścian sprawia, że obrońcy zaczynają panikować, a jak każdy z was wie, nie ma nic gorszego w Rainbow Six niż panikujący obrońca, bo taki obrońca najczęściej kończy śmiercią, a to kończy się waszą wygraną. Oczywiście wiadomo, w momencie, kiedy zostajecie sami na dwóch, trzech przeciwników, czy wasz przeciwnik nie wzmocnił ścian i wasz ładunek egzotermiczny tak naprawdę nie jest potrzebny, grajcie jak każdy inny operator, możecie sobie pozwolić na agresywną grę, na mocne wejścia w przeciwnika, macie broń wręcz idealną do tego. Nikt nie mówi nie, ale do momentu, kiedy jesteście potrzebni, kiedy jest możliwość użycia twojej umiejętności, otworzenia nowego tunelu, wejścia, graj spokojnie, nie spiesz się. 10 razy się zastanów, zanim podejmiesz jakąś decyzję. Co do puszowania roamerów waszego przeciwnika po innych budynkach czy po innych piętrach, pozwól to robić twoim kolegom z teamu, którzy grają Twitchem, grają Sledge'em, Ashką. Bo uwierzcie, w momencie, kiedy któryś z nich padnie, jest to tak naprawdę żadna strata dla drużyny. Termit niech zajmie się kreowaniem mapy w mapie, a na pewno skończy się to sukcesem dla waszego teamu. Myślę, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, że przyda wam się, że użyjecie spotu, który pokazałem wcześniej. No a ja, korzystając z okazji, chciałbym serdecznie podziękować DKD za zmianę oblicza naszego kanału na YouTubie. Jego kanał i jego filmiki możecie zobaczyć u nas w poleconych. Miło było, trzymajcie się wszyscy, strzałka.